Ja myślę, że tak. Szczęść Boże, Robert, witam Państwa w programie Warto zauważyć w mijającym tygodniu. Nasi goście to dziś redaktorzy naszego dziennika, pani redaktor Aldona Ciborowska, witamy w studiu, szczęść Boże. I pan redaktor Piotr Tomczyk, również witamy, szczęść Boże. Szczęść Boże. W tym tygodniu kilka tematów ważnych, przynajmniej cztery tematy bardzo ważne. Dziś z kolei Dzień Edukacji Narodowej, więc może zaczniemy od tego tematu. Dzień Edukacji Narodowej, który właściwie łączy się z reformą edukacji, dlatego że no, jesteśmy jakby w przededniu wprowadzenia tej reformy oświatowej, reformy, o której jest coraz głośniej, o której mówiła także dziś i premier Beata Szydło i minister Edukacji Narodowej pani Anna Zalewska. Reformy, która przewiduje nie tylko reorganizację szkół, ale także zmiany programowe i zmiany w wynagradzaniu nauczycieli. Minister Anna Zalewska podkreślała, że przyszły rok jest najlepszym momentem do przeprowadzenia zmian w systemie oświaty. W 2018 roku odbędą się wybory samorządowe, a w 2019 kończy się kadencja obecnej minister. Trudno sobie wyobrazić, proszę Państwa, żeby powiedzieć obywatelom, samorządom właśnie, że oto, no to dobrze, ja proponuję reformę i ja za nią nie odpowiadam. 2 lata to doskonały czas na to, żeby rzeczywiście uporządkować, przypilnować, no być przy tej reformie i być również z samorządowcami. Szefowa MEN-u podkreśliła, że reforma to zmiany ewolucyjne, a nie rewolucyjne. Celem reformy jest poprawa jakości kształcenia i dopasowania edukacji również do rynku pracy. Dlatego celem resortu jest też odbudowa szkolnictwa zawodowego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli, bo przez ostatnie lata rządów PO-PSL sytuacja nie napawała optymizmem. Jesteśmy jednym z licznych państw w Europie, które pozwoliło sobie jakby nie dysponować i nie mówić i nie zaplanować i nie finansować doskonalenia zawodowego nauczycieli, chociaż w systemie mamy ponad 1 miliard złotych. Obecnie w budżecie zagwarantowano ponad 2 miliardy złotych więcej na subwencję oświatową, 400 milionów złotych na waloryzację płac dla nauczycieli, a pozostałą część na naukę w przedszkolach dla 6-latków. Subwencja oświatowa dla 6-latka to jest 1 600 milionów. Tego w subwencji by nie było, a jak Państwo dobrze wiedzą, o tyle właśnie powinna być pomniejszona subwencja oświatowa w związku z niżem demograficznym. Ten rząd na mój wniosek na to nie pozwoli. Reforma edukacji przewiduje likwidację gimnazjów. Wprowadzone zostaną 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea oraz 5-letnie technika. Zlikwidowane zostaną także szkoły zawodowe, w miejsce których powstaną szkoły branżowe. Właśnie, dużo szczegółów, o których właściwie już wszyscy wiedzą. Likwidacja gimnazjów, 4-letnie licea, 8-letnie podstawówki. No i delikatna zmiana podstawy programowej, bo na radykalną zmianę podstawy programowej czasu jest za mało. A jak słyszeliśmy, reforma w 2017 roku musi wejść, bo w 2018 wybory samorządowe, a w 2019 wybory parlamentarne. Czy to wystarczy? Czy taka reforma wystarczy? Szczęść Boże, chciałabym powiedzieć, że byłam na takim spotkaniu zorganizowanym w Instytucie pana Lecha Kaczyńskiego i mieliśmy okazję, jako osoby zaproszone, wysłuchać tego, co miała do powiedzenia pani minister. I padło tam takie pytanie ze strony jednej osoby, potem jak zreferowano właśnie, że będziemy wracać, bo tak naprawdę wracamy do systemu 8 plus 4, takiego systemu, przez który no, podejrzewam, że wszyscy tutaj żeśmy przechodzili i wydaje mi się, że ten podział jest podziałem dobrym. Natomiast padło tam takie pytanie o to, czy w ogóle rozważa się odejście od egzaminów testowych. Tak. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że takie głębokie pochylenie się nad problemami edukacyjnymi przede wszystkim wymaga odpowiedzi na pytanie, kogo kształcimy, tak? Kogo wychowujemy i kogo kształcimy. I jeżeli cały system nie odejdzie od egzaminów testowych, to dla mnie to jest taki papierek lakmusowy tego, że sprawy nie są głęboko przemyślane przez twórców tej reformy. Bo dlaczego testy są złe? Testy są złe dlatego, że to jest kształcenie człowieka niepomyślanego jako osoba, indywidualna substancja natury rozumnej, która powinna mieć rozum kształtowany do prawdy, a wolę do wyboru dobra, również pamięć, bo to są władze ducha, tylko
w systemie testowym, który przyszedł do nas zresztą z Ameryki, ja mam tutaj taki dowód, przyniosłam Państwu taką książeczkę, żebyśmy nie byli gołosłowni. Ta książka została wydana w Polsce w roku 72. I to jest książka autorów amerykańskich, która mówi o metodyce egzaminów testowych w kształceniu lekarzy, pana Hubbarda i Clemansa. I w tej książeczce na samym początku jest napisane, że już w roku 69 miała miejsce w Polsce konferencja międzynarodowa w Konstancinie, w której uczestniczyły, wiadomo, że władze PRL-owskie oraz Światowa Organizacja Zdrowia i Akademia Medyczna. I ponieważ w Polsce egzaminy testowe były najpierw wprowadzane w akademiach medycznych, test nie jest w ogóle formą ludzką. Bada... Sprawność pewną, tak? Nie, to jest jakby pomiar. Mhm. Do człowieka odniesienie takiego terminu jak pomiar jest niesłychaną redukcją. Od strony formalnej testy po prostu są najgorszą z metod, jakie mogą być stosowane. I ja bardzo chciałabym, żeby w Polsce była takie spotkanie, w którym wyświetlono by merytoryczne argumenty. I ja mogę powiedzieć, że tutaj w tej książce jest też napisane w ten sposób, że to spotkanie w 69 roku w Konstancinie zapoczątkowało stosowanie na szerszą skalę technik stosowanych w Polsce. Czyli jeżeli my mówimy o przemianach systemowych po 89 roku, to ja mogę powiedzieć, że przemiany systemowe w oświacie również zaczęły się dużo wcześniej, właśnie wtedy, kiedy już eksperymentowano z testami na uczelniach wyższych. Dlatego, że człowiek, który jest poddawany testom, nie jest rozumiany jako osoba. To jest do edukacji, ja tutaj powiem w łapkach, masowej. Co to znaczy? To znaczy, że zdecydowanie mamy do czynienia z odejściem od formowania człowieka jako osoby, co jest podstawą. Jeżeli chcemy mieć ludzi, którzy będą rozumieli swoje prawa i obowiązki, którzy będą potrafili sobie radzić w życiu, rozpoznawać prawdę, dobro, badać w tekście, w kontekście, tak jak to powinna robić rzetelna nauka na najwyższym poziomie, to nasze dzieci będą miały zagospodarowany czas 12 lat na deformacje intelektualne. Proszę mi wierzyć, że ja już mówiłam kiedyś tutaj na jakimś spotkaniu tutaj u Państwa o tym, że jeżeli się zapyta nauczycieli czy uczniów, co to jest prawda, a przecież edukacja temu powinna służyć, żeby ustawić rozum do rozeznawania prawdy, do poszukiwania prawdy. Jeżeli przez 12 lat ludzie nie wiedzą, po co się uczą, to ja mogę powiedzieć, To jest duży problem. Tak. I teraz, ponieważ ja w tym temacie mogę się wypowiedzieć jakoś tak odpowiedzialnie, bo sprawy związane z edukacją od dawna badam. Poza tym moja mama, jako doktor nauk rolniczych, ona była zaangażowana w tamtym czasie, absolutnie osoba niepartyjna i tak dalej, ale bardzo pracowita. Ona była zaangażowana we wprowadzanie egzaminów testowych na uczelnie rolnicze. W związku z czym ja mogę powiedzieć, od dzieciństwa byłam, młodości, spotkałam się z tym tematem. Wiedziałyśmy, o co chodzi. I ja mogę powiedzieć, że profesorowie biorą do ręki testy i mówią na przykład, to jest jakaś inna chemia, tak? Jeśli jest test z chemii. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli człowiek nie uczy się analizować tekstów, a teraz dzieci nie mają czasu na pogłębioną analizę, nie wiadomo dlaczego. To znaczy, jeśli się spotkamy, to bardzo chętnie osoby, które w Polsce się na ten temat kompetentnie wypowiadają, bo jeśli chodzi o rozumienie człowieczeństwa, są naprawdę mistrzami, tak, od których mogą się ludzie uczyć, nie porównujmy się do Francji, nie porównujmy się do Niemiec. Poziom nauczania w szkole polskiej jeszcze jest lepszy niż tam. Taki człowiek, Alain Sorel, który, ja nie mogę powiedzieć, jakie są jego powiązania polityczne, bo badałam te sprawy i wcale nie jest dla mnie to takie oczywiste, kim on jest tam w tej Francji, ale zwraca uwagę w swoich wystąpieniach na to, że tam w szóstej klasie ludzie nie potrafią czytać. Także do czego my
się porównujemy. I to jest to, co ja mogę powiedzieć. Zaproście Państwo z PiS-u, i ja bardzo często o tym mówię, księdza profesora Tadeusza Guza. Zaproście panią Margaret Peters. Ja tutaj przyniosłam również jej książkę, ona też była pokazywana, może w ten sposób pokażę, Globalizacja rewolucji kulturowej Zachodu. Gdzie się wykłada, w jakim systemie my jesteśmy. I teraz jeszcze jedna rzecz, ponieważ ja w pozostałych tematach nie będę zabierała zdania. Mam nadzieję, że jednak pani... Tak. To znaczy, to ja już, ja już tutaj po prostu skończę i pozwolę tutaj panu Piotrowi kontynuować. My jesteśmy wkładani w globalizację edukacją globalną. To jest zapisane w naszych ustawach. Ktoś, kto będzie chciał mnie sprawdzić, ja mogę powiedzieć, w których ustawach. Edukacja globalna jest wprowadzana, można na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej to sprawdzić. I tam są odniesienia do takich konferencji TED, które są przygotowywane w duchu globalistycznym. Osobą, która stoi jakby za tymi konferencjami, jest człowiek wykształcony w takiej teozoficznej szkole w Woodstock School of Himalaya, tak to się nazywa. Wiemy, o co chodzi. I są odniesienia również do konferencji prowadzone przez pana Gatesa. Także jeżeli my nie wejdziemy bardzo głęboko w myślenie o edukacji, to będą żarty po prostu. Panie redaktorze, gimnazja nie są dobrze oceniane przez rektorów uczelni wyższych, dlatego że generalnie poziom ogólnego wykształcenia... Tak, nie są dobrze oceniane i myślę, że nic z tym dziwnego. Ja całym sercem zawsze temu akurat pomysłowi kibicowałem, to znaczy powrotu do tej podstawówki ośmioletniej i mam nadzieję, że rzeczywiście szybko będzie to wprowadzone i wszyscy szybko przekonamy się, że to jest zmiana po prostu na lepsze. Natomiast takie króciutkie jeszcze uzupełnienie do słów pani doktor. Rzeczywiście jest taki problem edukacji, myślę, na całym świecie, że w tej chwili szkoły nie uczą samodzielnego myślenia. Wręcz przeciwnie. Szkoły nastawione są, systemy edukacyjne nastawione są na produkcję, masową produkcję intelektualistów, którzy będą w stanie przyswoić sobie na przykład, tak jak pani doktor mówiła, materiał testowy, później wzorowo odhaczyć w odpowiedniej kratce. Natomiast najważniejsza rzecz, ten system nie uczy myślenia, nie uczy samodzielnego myślenia. I tak, żeby nie przedłużać, muszę powiedzieć o jednym takim malutkim epizodzie, który wychwyciłem w wypowiedzi pani minister. Okazało się, że jednym z elementów, który ma się pojawić w programie edukacyjnym, właśnie w podstawówce, jest nauka gry w szachy. Także to jest według mnie krok właśnie w odpowiednią stronę. To jest oczywiście tylko taki symbol, prawda? Bo no, trudno, żeby gra w szachy decydowała o formacie człowieka intelektualnym. Ale sam ten kierunek, że dążymy do tego, żeby dzieci myślały samodzielnie, no jak najbardziej podoba mi się. Podobnie jak ten pomysł podstawy programowania, to informatycy powinni być też zadowoleni, będziemy mieli informatyków, jeżeli rzeczywiście rozpoczniemy tak wcześnie wdrażać dzieci w to. To może przynieść rzeczywiście korzyści. Mam nadzieję, że tak będzie, bo myślę, że tutaj widzowie, którzy mają dzieci w szkole podstawowej, zgodzą się ze mną, w szkole jest w tej chwili bardzo źle. No tak, do tego tematu oczywiście będziemy wracać, bo to kwestia reformy, która już od przyszłego roku ma wejść w życie. A kolejnym tematem, który z kolei w tym tygodniu był bardzo nośny, bardzo ważny, któremu wszyscy przyglądaliśmy się bardzo uważnie, to jest oczywiście kwestia śmigłowców dla polskiej armii i decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej, także przede wszystkim może Ministerstwa Rozwoju, które zakończyły negocjacje z francuskim koncernem Airbus Helicopters, rezygnując z zakupu 50 śmigłowców Caracal. No i tutaj rodzą się pytania. Wiele zarzutów ze strony opozycji, że zerwanie umowy, właściwie nie było umowy, ale zerwanie negocjacji bezpodstawne, narażamy się na odszkodowania, o których zresztą już Airbus Helicopters mówi. Ale pytanie zasadnicze, czy zakup tych śmigłowców dla polskiej armii był korzystny i czy aż tyle? Polska musi dbać o swoje bezpieczeństwo i o swoje interesy, mówiła dziś w łódzkiej fabryce, gdzie miały być składane francuskie karakale, premier Beata Szydło. Zależy nam na tym, ażeby wyposażenie dla polskiej armii, sprzęt dla polskiej armii był produkowany w Polsce przez polskich pracowników, żeby firmy, które działają w Polsce, miały możliwość wyposażania polskiej
armii. Jak podaje francuska agencja AFP, Airbus Helicopters będzie domagał się odszkodowania. W otwartym oświadczeniu skierowanym do premier Beaty Szydło koncern zarzuca polskim władzom powolne tempo negocjacji, a w końcu ich zerwanie. Prezes Airbus Helicopters twierdzi, że oferta firmy dawała naszej gospodarce większe korzyści niż spodziewane własne przychody. Zapewnia, że jego ambicją było stworzenie 6 tysięcy miejsc pracy w Polsce. Propozycje, niektóre z propozycji naszych partnerów z grupy Airbus Helicopters nie tylko nie prowadziły do zabezpieczenia interesu i bezpieczeństwa państwa polskiego, ale wręcz przeciwnie, stwarzały istotne ryzyko dla bezpieczeństwa państwa polskiego. I to niestety w odniesieniu do zakładu WZL-1 w Łodzi, co było szczególnie dla nas nieprzyjemną niespodzianką. Ze wsparciem dla francuskiego koncernu ruszyła Platforma Obywatelska, dla której przetarg na śmigłowce to niezłe paliwo polityczne. Złożymy wniosek o powołanie komisji śledczej, która będzie dotyczyć wszystkich procedur przetargowych dotyczących pieniędzy budżetowych, pieniędzy, finansów, które miały być przekazane na zakup śmigłowców. Negocjacje z Airbus Helicopters trwały rok. Dotyczyły nie tylko zakupu 50 francuskich śmigłowców, ale także inwestycji w nasz przemysł zbrojeniowy. Chodzi o wprowadzenie do polskich zakładów nowych technologii. Ale czy zarówno wojska lądowe, morskie czy specjalne powinny mieć ten sam wielozadaniowy śmigłowiec? Trudno dopasowywać konstrukcję z lat 60., zauważa Andrzej Wardziak, ekspert lotniczy. To są negocjacje handlowe. Każdy był rozczarowany, jakby nie mógł zarobić. Prawdopodobnie niedługo produkcja tego śmigłowca zostanie przerwana, bo oni już mają następcę, mają nowoczesne śmigłowce i tego już nie będą dalej modyfikować, bo na tej bazie się go nie da dalej modyfikować. O wiele ważniejsze jest jednak pytanie, czy nie powinniśmy w obecnej sytuacji geopolitycznej kupić więcej śmigłowców uderzeniowych, które mogą zwalczać czołgi i stanowiska rakietowe. Zmiany tutaj w naszym otoczeniu, no, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wskazują, że właśnie ten śmigłowiec jest nam najbardziej potrzebny w tej chwili. A więc no, należało zacząć w tej chwili od zakupu śmigłowca uderzeniowego. Czeka nas zatem kolejny przetarg. Pracownicy łódzkiej fabryki, która miała składać karakale, na brak zajęcia narzekać jednak nie powinni. Minister obrony Antoni Macierewicz zapowiedział, że fabryka będzie serwisować wszystkie produkowane w Polsce helikoptery. Ministerstwo Obrony Narodowej traktuje zakłady lotnicze tutaj w Łodzi jako absolutne centrum i istotę gwarantują. Te zakłady, które gwarantują bezpieczeństwo przemysłowe i obronne, jeśli chodzi o polskie helikoptery. Liczymy i będziemy negocjowali i rozstrzygali zamówienia zarówno w Świdniku, jak i przede wszystkim w Mielcu, ale bez zakładów lotniczych tutaj w Łodzi tamte rozmowy, można by powiedzieć, w pewnym sensie nie miałyby sensu. Okazuje się, że Francuzi mają wielkie pretensje do Polaków o to, że mają prawo wyboru. Tak, to ja myślę, że warto przytoczyć słowa jednego z uczestników tej dyskusji, tutaj przytoczonego pana w materiale filmowym. Każdy będzie zdenerwowany, gdy nie będzie mógł zarobić. Także tutaj jest sytuacja ewidentna. 13,5 miliarda złotych, taka była wartość tego kontraktu za 50 helikopterów. Tych pieniędzy nie ma, także w prasie francuskiej no, nastroje są naprawdę, można powiedzieć, bliskie antypolskiej histerii. Biada, biada, gdzie są nasze konfitury, gdzie jest nasza marmolada? Francuzi szukają, nazywają nas zdrajcami w swoich w tekstach, w prasie francuskiej takie określenia się pojawiają. Jest to cios nożem, jak mówią Francuzi, także no, widać, że te emocje są bardzo rozbuchane. Dlaczego sytuacja jest bardzo dziwna? Bo według mnie warto by się było rzeczywiście przyjrzeć bliżej temu, co się stało. Na początku Polska miała zakupić 70 helikopterów Caracal za ponad 11 miliardów złotych. No ale nasz rząd przystąpił do bohaterskich negocjacji, po których liczba ta została zmniejszona na 50 sztuk, natomiast cena została podniesiona do 13,5. Czyli za mniej helikopterów zapłacimy. Tak, ale za to wyższa cena, także pewnie miało się to wyrównać. Co prawda weźmiemy mniej, ale zapłacimy więcej, więc się to jakoś wyrówna. No, nic dziwnego, że teraz mamy takich silnych stronników właśnie tej francuskiej firmy. Temat zrobił się tak gorący, że można powiedzieć, no, trudno o bardziej ekscytującą rzecz niż francuskie helikoptery, prawda? Także ta gorączka panuje.
i we Francji w sposób bardziej uzasadniony. No, oni jednak tracą pieniądze. I w Polsce, czego już tak łatwo zrozumieć nie można, no chyba, że również u nas ktoś stracił na tym, że tego kontraktu nie będzie. To tego nie wiemy, ale gorączka debaty mogłaby na to wskazywać. Doniesienia o tym, że grożą nam bardzo duże sankcje, są chyba przesadne, dlatego że nie zerwana została umowa, natomiast zerwane zostały umowy. Tak. Tak, nie było. Zerwane zostały negocjacje. Warunkiem podpisania umowy była umowa offsetowa. Ja nie wiem, może też widzowie, słysząc o umowie offsetowej, nie do końca. Chodzi o inwestycje w nowe technologie, które no właśnie, w polskich firmach zostają. Czyli w polski przemysł zbrojeniowy. Mówiąc krótko, firma, która miała nam dostarczyć te helikoptery, miała jednocześnie zainwestować w polski przemysł zbrojeniowy, żeby produkcja tych maszyn była na przykład w Polsce. I rzeczywiście coś takiego zaproponowali producenci amerykańskich Black Hawków, natomiast Francuzi zaproponowali montownię. Montownie tych maszyn, czyli części, można powiedzieć, przywożone byłyby z Francji i tutaj montowane, a nie produkowane. Dodatkowy element, o którym tutaj też wspomniano w materiale, to jest liczba. Liczba tych maszyn. 50 maszyn to są helikoptery wielozadaniowe, ale jak się okazuje, one nie są dostosowane do zadań desantowych. Dlatego, że zabierają co prawda 28 żołnierzy, ale nie są dostosowane, żeby zabrać na przykład wóz bojowy. Także ta piechota, powiedzmy desantowy oddział tego swojego zadania nie mógłby w koordynacji z innymi siłami wykonywać, bo niestety te helikoptery tego nie przewożą. I poza tym bezużyteczne, jeżeli chodzi o służby specjalne, bo im więcej żołnierzy służb specjalnych na pokładzie, tym większe prawdopodobieństwo fiaska takiej operacji. No właśnie, poza tym bardzo trafna tutaj była uwaga, już nie kojarzę autora, na temat zdywersyfikowania tych zamówień, bo jeżeli będziemy mieli helikopter wielozadaniowy, dlaczego od razu w 50 egzemplarzach, to wtedy zabraknie nam pieniędzy na te helikoptery uderzeniowe, prawda? Więc myślę, że bardzo dobrze się stało, mimo całego żalu, który mają do nas francuscy sojusznicy. Dobrze się stało, że do kontraktu nie doszło, a nasi sojusznicy będą mieli okazję jeszcze raz złożyć ofertę, chociaż właśnie, nie wiem, czy tutaj zdążymy o tym powiedzieć, Francuzi ostatnio właśnie bardzo się na nas obrazili i rząd francuski już naciska na producenta tych helikopterów, ażeby wycofał się z wszelkich inwestycji, jakie miał zaplanowane w Polsce. Także to jest taki wrogi akt wobec nas. Wygląda na to, że Francuzi nie chcą już robić żadnych interesów z Polską, nie sprzedadzą nam ani helikopterów, ani okrętów podwodnych, ani swoich drogich reaktorów atomowych. Pewnie nawet nie sprzedaliby nam z tych słynnych czołgów, które w 1939 roku na wstecznym biegu pędziły na pomoc Polsce, no bo żadnych interesów z nami nie chcą robić. Można by zaczekajmy. Przytaczając wypowiedź jednego z czołowych polityków francuskich, powiedzieć, parafrazując tę wypowiedź, Francuzi stracili okazję, żeby siedzieć cicho. Stracili. Mamy jeszcze dwa tematy, może już krótko o nich opowiemy. Wystartował program Mieszkanie Plus, program, który jest jednym z drugich sztandarowych programów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mieszkanie dla każdego, mieszkanie dostępne i niedrogie. Zgadza się. W program ten mają być zaangażowane jednostki samorządowe. Na początek 17 miast zostało wytypowanych, także te samorządy głównie wchodziłyby w to przedsięwzięcie aportem, czyli gruntami. Na tych gruntach kluczem do taniego mieszkania jest jakby pozyskanie nieruchomości, gruntu, który jest tani. Tak, tak. Także teoretycznie ustalony jest już przedział nawet, jakie byłyby koszty wynajmu takich mieszkań. Te koszty mieszczą się w granicach od 10 do 20 zł za metr kwadratowy, czyli taki przedział dosyć szeroki, prawda? 10 do 20 zł tak. za metr kwadratowy, a w momencie, kiedy opcja wynajmu byłaby poszerzona o wykup własnościowy,
ta cena będzie się mieściła w granicach od 12 do 24. Czyli niewiele więcej. Niewiele więcej. No, chodzi o zapewnienie jednej z podstawowych potrzeb, czyli mieszkania. Natomiast ja muszę powiedzieć, że mimo to z większą sympatią patrzyłem na ten program pierwszy, tej bezpośredniej pomocy 500+, dlatego że tam można powiedzieć, nie mieliśmy po drodze żadnych pośredników, którzy również, no, koniecznych ogniw do tego, żeby program wystartował. Rodzina otrzymywała pieniądze i sama decydowała o tym, w jaki sposób je wykorzystuje. Tutaj jest to już narzucone, że to, ta pomoc no ma dotyczy pan rację, tylko... To jest właściwie budowanie nowego rynku. Tak. I oczywiście można się spierać, czy w Polsce jest duży, mały czy średni niedobór mieszkań. Opinie są bardzo różne. Natomiast jest też tak, że blisko 200 tysięcy mieszkań stoi pustych. Prawda? Czyli można powiedzieć, że dlaczego nie zagospodarować w pierwszej kolejności tych, które już są zbudowane. Temat jest trudny, no bo na jakich zasadach należałoby tego dokonać. Także temat jest niejednoznaczny według mnie. Ja się przychylam. Jestem zdecydowaną przeciwniczką tego, żeby państwo wszędzie wchodziło. Dlatego, że dzisiaj są rządy Prawa i Sprawiedliwości, za 4 lata mogą być inne rządy, natomiast bardzo mi się... Może to być korupcjogenne, tak? To znaczy nie, ja nawet nie o tym myślę. Ja myślę o takiej wypowiedzi na pewnej konferencji zorganizowanej przez Ruch Palikota. Ona się odbyła w 2012 roku z okazji Dnia Kobiet w Sejmie. Ja tam poszłam, zapisałam się i usłyszałam takie zdanie, które jest, można powiedzieć, programem myślenia lewicowego. To znaczy, żebyśmy weszli, oni mówili, żebyśmy weszli w relacje, w opiekę nad osobami zależnymi. Czyli, że na przykład ktoś z członków rodziny będzie dostawał pieniądze za opiekę nad bliskim. I teraz myślenie to lewicowe, niestety, to takie... ono wszędzie wchodzi. A ja na przykład jako matka, jako już osoba dojrzała, życzyłabym sobie wreszcie takiej Polski, w której praca człowieka, który ma własną firmę, nie jest ukarana wysokim podatkiem, wysokimi opłatami, żeby ludzie nie musieli zawdzięczać wszystkiego państwu. Bo z jednej strony sprawy frankowiczów są nierozwiązane, a z drugiej strony... Komu pomagać, prawda? To takie znaczy, pytanie. Komu w pierwszej ja bym powiedziała, że ja, moja godność człowieka, który ma już swoje lata, jakoś mi się tutaj pewne rzeczy nie zgadzają. Bardzo bym nie chciała, żeby państwo wchodziło mi na przykład, sprawdzało moje piece, czy one są ekologiczne, czy nie, żeby państwo sprawdzało, czy ja właściwie wykorzystuję pieniądze, które mi państwo daje. Takie myślenie jest mi obce, dlatego ja mogę powiedzieć, że z bardzo dużym zdziwieniem obserwuję podobieństwo pewnych programów wszystkich partii, które były do tej pory u władzy. Ostatni temat, reprywatyzacja. No bardzo mało czasu, mamy półtorej minuty właściwie. Temat, który będzie tematem bardzo głośnym przez najbliższe tygodnie, który w tym tygodniu też się pojawił. 100 śledztw prowadzonych w sprawie dzikiej reprywatyzacji, wznowionych kilkadziesiąt od nowa śledztw, które, tak jak mówi minister Zbigniew Ziobro, zostały zamiecione pod dywan. Tutaj między innymi no szczególna rola ratusza. No właśnie, skala tej afery, tak to można nazwać, wskazuje na coś podstawowego. To nie jest problem pani Marzeny K., prawda? Tak jak kiedyś afera Amber Gold... Była zorganizowana. Tak, oczywiście. Tak jak kiedyś afera Amber Gold nie była problemem pana Marcina P., tak samo tutaj to nie jest problem Marzeny K., dlatego że żeby coś takiego zafunkcjonowało, żeby te 38 milionów, tak jak pani Marzena tutaj zaopiekować się, 38,5, dobrze, tak. Żeby zorganizować taką strukturę, to musi się napracować sporo osób. Także problem jest dużo poważniejszy, problem jest systemowy. Jeżeli ja słyszałem taką opinię, no instytucje państwowe, administracja państwowa nie zadziałały odpowiednio, nie zadziałały na czas, stąd były te afery jedna, druga, trzecia. Jest odwrotnie. Właśnie dlatego, że instytucje państwowe, administracja zadziałały, to umożliwiły opieką nad tymi przedsięwzięciami takimi przestępczymi, opieką, bezpośrednią opieką, umożliwiając to, że na przykład przestępcy nie płacą ZUS-u, nie płacą podatków. Dzięki temu właśnie te działania, czy paraliż jakichś spraw w sądzie
jest możliwe, to jest możliwe. Także to niestety to jest smutna sytuacja, że administracja państwowa często okazuje się wspomaga tego typu działania. I w tych sprawach toczą się także postępowania, tak jak słyszeliśmy wczoraj w rozmowie z ministrem Zbigniewem Ziobrą, jest badane zachowanie i prokuratorów, i sędziów, i palestry, tak, i adwokatów, radców właśnie przy działaniach, przy reprywatyzacji. Czas jest nieubłagany. Dziękuję bardzo za udział w programie. Redaktorze Aldona Ciborowska i redaktor Piotr Tomczyk, nasz dziennik. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Program Warto zauważyć w mijającym tygodniu. Z Panem Bogiem.